Chromecast czy też MiraScreen. To tani sprzęt, przydatny w podróży, a czasami nawet w domu czy na działce. Przywykliśmy już bardzo do naszych multimediów, do multimediów na żądanie, do naszych ulubionych serwisów streamingowych. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Player, ViaPlay, Amazon Prime to treści, co prawda płatne, ale za to bez ręka. Ja telewizji um, nie oglądam praktycznie w ogóle. Dzieciaki również. To urządzenie kupiłem jakieś 4 lata temu naprawdę za niewielkie pieniądze. I jest naprawdę przydatne mimo swojego wieku. Przedstawię wam, do czego może przydać się dziś. W przypadku podróży służbowej to konieczność. W przypadku wakacji. To raczej niekonieczność, a przywilej. A mam na myśli tutaj o noclegu poza domem. Jesteśmy wtedy pozbawieni przywilejów korzystania z naszych ulubionych serwisów streamingowych. Zazwyczaj tak się dzieje. W tym pokoju inteligentnego telewizora nie ma. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jest pozbawiony funkcji smart. Mamy kanały telewizji naziemnej, jest ich to prawda kilkadziesiąt, oraz podstawowe odtwarzacz multimediów, czyli zdjęć, ale to tyle. No dobrze, czym jest ten Dynks? Mówiąc w skrócie, pozwala za pomocą sieci bezprzewodowej podpiąć zdalnie telewizor do komputera z Windowsem. Można zrobić to również w przypadku telefonu z Androidem, a nawet w przypadku urządzeń od Apple. Sprzęt ten nazywany jest Chromecastem, a ja dziś zajmę się jego bieda wersją, którą kupicie już nawet za 30 zł. Nie jest to produkt bezpośrednio od Google, a raczej klon o nazwie Mirascreen. Na rynku jest już dostępny Chromecast w wersji czwartej, który co prawda jest droższy, ale naprawdę jest minikomputerem wyposażonym nawet w pilot. A jak można wykorzystać to coś? I do czego? Możemy zrobić ze starego projektora bez funkcji multimedialnych taki trochę bardziej inteligentny. Taki nowszy. Uwolnijcie się również od konieczności umieszczania rzutnika czy też projektora w miejscu, gdzie sięga kabel od źródła obrazu. A w podróży nie tracimy dostępu do naszych ulubionych serwisów streamingowych, czy dostajemy dodatkowy ekran do waszego komputera. Jedyne, to, jedyne co czego potrzebujemy to wolny port HDMI w telewizorze oraz miejsce, gdzie wepniemy zasilanie do tego urządzenia. Urządzenie jest zasilane za pomocą 5V poprzez port micro USB, czyli potrzebujemy port zwykły USB. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest natężenie co najmniej 1 ampera. Jeżeli telewizor nie jest w stanie dostarczyć takiego prądu, możemy wykorzystać powerbank czy też zewnętrzne źródło zasilania. Pokażę wam jak skonfigurować to coś, by wykorzystać go tak jak tutaj widać, jako dodatkowy zewnętrzny ekran dla Windowsa 10. Aby to było możliwe, należy najpierw połączyć się z siecią rozgłaszaną przez Mirascreen. Po podpięciu do tego hotspota należy dostać się do strony konfiguracyjnej pod adresem widocznym na ekranie. Dostosowujemy, się go, dostosowujemy go do naszych potrzeb, wpisujemy nazwę i hasło sieci Wi-Fi, do której chcemy by się łączył, tak by w tej samej sieci był jednocześnie Mirascreen oraz nasz laptop czy telefon. W moim przypadku będzie to sieć, którą rozgłaszam za pomocą mojego telefonu komórkowego. Dostępne jest też kilka innych funkcji konfiguracyjnych, takich jak wybór języka, tryb pracy czy rozdzielczość ekranu. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie uruchomić urządzenie. Dzięki temu zarówno laptop, jak i Miracast czy MiraScreen są w tej samej sieci i będzie możliwe korzystanie z internetu i jednocześnie używanie ekranu. Aby korzystać z tego urządzenia, wybieramy połącz z wyświetlaczem bezprzewodowym. W pasku po prawej stronie znajdujemy go jako MiraScreen. Robimy połącz. No i działa. Możemy zrobić duplikuj ekran, czy też e, rozszerz ekrany. Dzięki temu będziemy mogli na nim bezpośrednio wrzucać sam streaming. Nie jest to responsywność, do której ja jestem przyzwyczajony ale do przeprowadzenia prezentacji czy też oglądania Netflixa w pokoju hotelowym czy w miejscu gdzie nie jest zbyt możliwe podpięcie się przez kabel jak najbardziej się nada. Ale pamiętajcie, traktujcie to jako rozwiązanie przenośne, które jest z wami wtedy kiedy inne rozwiązania nie są dostępne. Możecie używać bezprzewodowego rzutnika czy też telewizora jako miejsca, gdzie oglądacie sobie Netflixa? No ale, ale komfort pracy na takim ekranie jest naprawdę niski. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Mira Screen. Do zobaczenia w następnych materiałach. Jeżeli się podobało, dajcie znać. Do zobaczenia. Cześć. Dobra.